Czekaj głośniej. Koleżka to organizator chyba to. Najbardziej jeszcze kandydat. Pies. Na pewno to na przykład zostanie. Drażni strasznie. To jak ona drażni, to może pan poprzeć. Proszę pan pamiętać? Ale poczekaj, sekundkę, poczekaj, jak chce pan poprzeć, nie ma problemu. Gdzie tu wrzucamy? No proszę pan. Ja, gdzie tu jakiś śmietnik? Tam jest, dobra. To zgodnie z przepisami prawa. Dobrze? I? Żeby tego nie żeby nie wrzucać na bok, jest proszę, to dobrze? Myślę, że panowie, jak chcecie posprzątać, tak jak tutaj pan mówi, no to chyba nie wyrzucicie z drugiej strony kościoła, no bo to się będzie mijało z celem. Dobrze? Oczywiście, że tak. To, no proszę, to proszę. Myślę, się mnie dziękuję. Czy jesteście jakąś strażą katedry? No wierni. Nie no, dobrze, ja się cieszę, tylko pytam właśnie. Mhm. Czyli zebrała się grupa młodych ludzi, bo ja sam goszczę niedzielę. Proszę się nie obawiać. Nie no, część jest, wiem, że na przykład z Pobudki Radomskiej Grzegorza Brauna. I co? I oni tu szli jako antymaseczkowcy? Ci ludzie, co tu przyszli? Nie, bo pan mówił z Grzegorza Brauna. A nie, po prostu nie jako antymaseczkowcy, tylko jako antylewactwo, żeby katedry bronić, tak? Rozumiem. Żeby sprayami nie pomazali. Tak. Dobrze, dziękuję serdecznie. Proszę.